Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco, z tej strony Bonkol, a to jest gra Running with Rifles. Moi drodzy, taka nietypowa strzelanka, nie było czegoś takiego do tej pory na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Słuchajcie, to jest przede wszystkim taka strzelanka, można to nazwać Battlefieldem widzianym od góry. Oczywiście jest to gra online, niestety nie jest to darmowa gra, trzeba sobie niestety zasłużyć, zapracować, też trzeba kupić taką grę. Jak widzicie, same lobby, tak właśnie moi drodzy wygląda na przykład poczekalnia. My na przykład w głównym menu już możemy sobie pojeździć tym naszym tutaj gościem, możemy wypróbować co się gdzie robi, ale nam oczywiście nie o to chodzi. Nam chodzi oczywiście o granie online. Zobaczymy, jak wyglądają publiczne serwery. Odświeżymy sobie te serwery. Zaraz wybierzemy jakiś serwer, gdzie jest najwięcej graczy. Myślę, że tutaj. Wpiszemy sobie, nie wiem, jakie tam hasło miałem. Aha, chyba coś takiego. No i się w tym momencie łączymy na serwer. Jest to gra przede wszystkim multiplayer, ale moi drodzy, można tutaj prawdopodobnie grać w singlu na boty. Z tego co wiem, tutaj granie na serwerach publicznych działa w ten sposób, że my jesteśmy w jednej drużynie jako gracze, a przeciwnikami są na przykład boty. Też jest taka właśnie opcja. Nie wiem, na jaki serwer dołączyłem, chyba właśnie na taki, jaki przed chwilą wam przedstawiałem, właśnie wam mówiłem. No i co? Podoba wam się coś takiego? Podoba wam się? Patrzcie, tutaj jest gość, to jest w ogóle nasz skład. Tutaj mamy Bogdan, Dubow, to są boty. Natomiast tak wygląda mapa. Gdzie my jesteśmy? Bo ja tak do końca nie wiem, gdzie ja jestem naznaczony. To chyba jestem ja, tak? Bonkol. Dobra, czy tu są gracze normalni, więc powinienem tutaj gdzieś przejść i gdzieś iść tutaj poatakować. Oczywiście do dyspozycji mamy różnego rodzaju broni, jak widzicie, możemy nawet przeskakiwać przez... No, mechanika jest fajna. Mamy bronie do dyspozycji, mamy tu nawet możliwość pływania, jak widzicie. Nade mną jest czat, ludzie tam coś ze sobą dyskutują, mamy samochody, pojazdy opancerzone. Bardzo fajną opcją jest to, że jeżeli na przykład tu jesteśmy, to nasze pole widzenia zależy od tego, w jaki sposób będziemy przeciągać tutaj właśnie tą myszką. O, tutaj mam jakiegoś typka, już mnie zabili, dobra. Generalnie, w jaki sposób odróżnić naszych żołnierzy od przeciwników? A to przede wszystkim musimy się nauczyć, moi drodzy, jak wyglądają nasi żołnierze, a jak wyglądają żołnierze armii przeciwnej. Bardzo fajna gra, myślę, że tutaj taka lightowa, jakbyście chcieli pograć ze znajomymi. Ten styl graficzny jest bardzo charakterystyczny, jak widzicie. Dobra, ja tutaj zabiłem jednego. Dobra, musimy się... O kurde, zabił mnie gość. Tutaj przyjechali w takim opancerzonym pojeździe. O, jak strasznie dużo tych żołnierzy tutaj jest. Czekajcie, strasznie dużo tych żołnierzy. Czy ja mogę się kłaść? Tak, mogę się kłaść. Zobaczcie, bardzo fajna mechanika kładzenia się. Mogę tutaj kucnąć. Kurde, znowu mnie zabił. No niestety, mamy tutaj gościa, który nie daje nam spokoju. Jak to wygląda z brońmi? Czy ja mogę na 1, 2, 3, ja już teraz tak nie wiem dokładnie, gdzie tutaj się to zmieniało. W każdym razie, aha, i możemy też oczywiście przycelować. Ja w tym momencie spadłem, tu jest strasznie dużo broni. Bronie można podnosić, to co to oznacza? Spróbujmy podejść do innej broni. Czy tutaj jest jakiś gościu? Spadłem? Nie, okej. Czy ja mogę wziąć taką broń? Hold F, o kurde! Ajajaj, moi kochani. Strasznie mnie tutaj karają. Nie mogę nic zrobić, ja nawet go nie widzę tutaj. Okej. Spróbujmy podnieść bazukę. No! Ten pojazd opancerzony to jest po prostu coś okropnego. Nie mogę go rozwalić, musiałbym tutaj podnieść jakiś wyrzutnik. Wyrzutnie rakiet. Dobra, ja się tutaj przejdę troszkę. Dobra. Niestety strzelanie w ten sposób nic nie daje. Tutaj mamy naszego jakiegoś dowódcę. Okej. Nie mogę wejść niestety. Open fire. Tu jest gość, czekajcie, tu jest gość. Oni mnie widzą, to jest w ogóle ciekawa sprawa. Oba, zabiłem tego jednego. Ten gościu jest nade mną. Jeden gościu jest nade mną. Okej, tego już pokonali. Ja spróbuję iść. Tutaj możemy wziąć coś lepszego. O, na przykład wyrzutnie. Czekajcie. To mogę wziąć tutaj. Dobrze? Mówię? Aha, ale tu nie ma amunicji. To weźmiemy sobie coś innego. Weźmiemy na przykład coś takiego. Dobra, tutaj mamy naszego kałacha. Oczywiście znowu zginęliśmy, no bo jestem frajerem, który nie potrafi jeszcze grać w tę grę. Mam nadzieję, że tutaj nie. Okej. Więc idziemy. O, granat. To już zebrałem chyba nawet. Wszystkie efekty dźwiękowe mi się tutaj bardzo podobają. Mechanika też jest fajna. Myślę, że
Myślę, że w tę grę można na spokojnie sobie pograć. Cena jest chyba jedyną przeszkodą, słuchajcie. Oni w tym momencie na Steamie wyceniają ją na jakieś 15 euro. Nie wiem jak w sklepie g2a.com, na dole w linku możecie zobaczyć pod filmem. Mam nadzieję, że jest to dużo, dużo tańsza opcja. Wejdziemy teraz do pojazdu. O, ja tym pojazdem jak najbardziej mogę na przykład tutaj sterować, mogę zabierać moich ludzi. Okej, oczywiście uważamy, tutaj też mamy paliwo. W tym momencie nie mamy tutaj nikogo w naszym pojeździe. To jest nasz pojazd, tutaj jest nasza drużyna. Jak widzicie, boty starają się tutaj atakować. Gdzie my jesteśmy, moi drodzy? Czy te boty chcą tu wejść? My jesteśmy naszym pojazdem... Aha, widzę. Dobra, to musimy troszkę iść z naszymi. Ja się poruszam właśnie w tym kierunku, gdzie są przeciwnicy. Tylko musimy sobie tutaj troszkę lepiej poradzić, bo na razie nic się nie dzieje. O, w skrzynce coś było, zobaczcie. Mogę trąbić. Dobra, coś tam potrąbiłem. Zobaczmy, co tutaj jest. A, tutaj mamy wyrzutnię. Dobra. Gdybym tę wyrzutnię... Czekajcie, tam tak. Nie, nie mogę tej wyrzutni w żaden sposób. Ale mogę tego kałacha tutaj dać. Dobra, spoko. To już widzicie, mam od razu większy plecak. Dlatego, że zebrałem broń, która jest tam właśnie. Z tej skrzynki, która wypadła. I teraz już możemy na przykład się poruszać z większą ilością uzbrojenia, amunicji i tak dalej. Dobra, oczywiście tutaj mógłbym zaprosić mój cały skład do zabawy. Mógłbym teraz do tego samochodu zaprosić moich sojuszników. Zobaczmy, gdzie się strzelają. Dobra, ja tutaj muszę wyjść, bo ja tym samochodem nic tutaj niestety nie zrobię. Ten samochód jest chyba nieaktywny. Ja tutaj zresztą wsiadłem od strony pasażera. Zobaczmy teraz, czy są inni. Czekajcie, mogę latać. Aha, i od razu jak mam plecak, to jestem też wolniejszy. Dobra. Tutaj się strzelają. Musimy położyć się. Okej. Co to jest za pojazd? Dobra, ja się tutaj położyłem. Nie wiem, co tu pika. Czy to jest jakaś bomba? A nie, to na dole się, moi drodzy, przesuwa. Okej. Spróbujmy. O, strzela do mnie. Ja się za drzewem ukryję. Mam nadzieję, że gościu we mnie nie mierzy. Tutaj jest gość z tarczą. Dobra, coś tam, ktoś go zabił. Ale straszny rozrzut jest na dużą odległość, wiecie? Musiałbym kucnąć chyba. Nie, on też kuca na tym dachu, tam go nie mogę trafić. Spróbujmy tutaj. Czy ja mogę tu wsiąść? Nie, nie, nie. O, tu jest jakiś typek. Ło, i mnie od razu pokonali. O, i zobaczcie, od razu tutaj wysiadły boty. Wysiadły boty, czekajcie, od razu tutaj spróbuję wejść do tego trucka. I jedziemy. Mam nadzieję, że wsiądą tutaj. Wsiadł, dobra. I my jesteśmy, moi drodzy, teraz gdzie? My jesteśmy... Widzę. Dobra, jedziemy. Tutaj jest jakiś gościu. Tutaj jest bitwa. Podjadę sobie tym trakiem. Mam nadzieję, że mnie nikt nie rozwali z... O kurde, z rakiety. Oni od razu, moi drodzy, rakietę tutaj wyciągnęli. Kooperacja. Wiem, że pewnie ciężko wam od razu poznać, kto jest tutaj prawdziwym graczem, a kto jest botem. Ale przede wszystkim, no, trzeba zwracać uwagę na niki tych postaci. To są na pewno boty, jak widzicie. Przede wszystkim gracze są zaznaczeni tymi hełmami na dole. Każdy gracz ma inny kolor właśnie podczas gry. Przepraszam. No i też właśnie dlatego jest wtedy nam łatwiej rozpoznać, który gracz jest faktycznie prawdziwym człowiekiem, graczem, a kto jest po prostu jako bot. No i cóż, tak to wygląda. Będziemy przejmować tutaj kolejne bazy, kolejne punkty, zdobywać fragi. Strzelanka jak strzelanka, troszkę inna niż wszystkie inne strzelanki. Dobra, tego pokonałem. On miał rakietę tutaj, której... Ajajaj, niepotrzebnie, no w ogóle chciałem podnieść, moi drodzy, niepotrzebnie. Spełnimy się na spacji i biegniemy. Oczywiście musimy przepłynąć. Myślę, że taka gra byłaby fajna w kooperacji. Jak najbardziej, z innymi na przykład youtuberami, z innymi
kumplami, którzy też właśnie posiadają tę wersję. Z tego co wiem, to na Steamie można bez problemu sobie zakupić taką wersję dla czterech graczy. To oznacza, że wtedy mamy taniej niż pojedyncze kupowanie. Dobra, tego zabiłem. I to jest taki 4-pack tak zwany, czteropak. O kurde, dobra. Muszę apteczki użyć. Jak tej apteczki się używa? Szczerze mówiąc, to nie wiem teraz. Apteczka. Musiałbym na kontrolsach sprawdzić. Dobra. Czekajcie, zobaczę czy tutaj ktoś jest. Dobra, tu go tutaj chciałem zastrzelić. O fuck, idą do mnie. O no, zastrzelili mnie. Zobaczcie ilu ich tutaj wyskoczyło. To było ciężkie do przejścia. To było bardzo ciężkie. Dobra, płyniemy. Oni już tutaj się zbliżają. O! O no, już mnie zabił. No, kolego, mógłbyś mi przynajmniej dać wyjść w ogóle z tej wody, co? Byłoby uczciwiej, moim zdaniem. Byłoby dużo, dużo uczciwiej. Dobra. Przeskoczymy tędy. Mam nadzieję, że mnie nikt tutaj nie zastrzeli. Bo ja sobie tak płynę dosyć nierozważnie. Tak samo w Battlefieldzie. Pamiętacie tę sytuację, kiedy się płynęło? Też się było bezbronnym. Granat. Dobra, rzuciłem granat. Tutaj jest gość. Dobra, tych dwóch padło. Oj! Jednego zabiłem, ale drugi też mnie zabił. Dobra, tutaj się zespawniliśmy. Idę, ja tym za tym samochodem będę się poruszał. Chociaż mogę wejść do tego samochodu na tyły. Dobra, ale ja lepiej już wychodzę stąd. Dobra. Z tamtej strony nikt. Z tej strony ktoś strzela. Zdecydowanie tutaj. Musimy się poruszać właśnie. O kurde! Dobra. Teraz ten został. Rzucę. Nie, nie mogę granata mu rzucić. Dobra, tego zabiłem. Drugiego zabiłem. Taki troszkę dzik ze mnie. Dobra, tego też pokonałem. Fuck! Dobra. Musimy uciekać. O nie, o nie, o nie. Strasznie dużo ich. Dobra, muszę się tędy. Tędy muszę się poruszać. Oni tutaj są. Te boty są dosyć mądre, słuchajcie, bo one się boją wyjść. Dobra, pojechałem tego typa. Drugiego zabiłem. Oni się w ogóle nie spodziewają, że ja tutaj jestem. Medkit. Dobra, nie będę już tego brał. O, pokonał mnie. Jeden wyszedł od tyłu, a ten od przodu mi tutaj zmieniał zainteresowanie moim targetem. Dobra, moi drodzy, teraz musimy poruszać się. O kurde, ja włączyłem mapę, a tu jest. Okej. Możemy się oczywiście chować za przeszkodami, kucając. Frag grenade. O fuck, ktoś uderzył i granat poleciał. Okej. Dobra. Oj, ale mnie zastrzelił zza tego kamienia. No to ładnie ci powiem, drogi bocie. Jeśli ktoś się zastanawia, tu jest komunikacja, ale chyba nie głosowa, tu jest. Chociaż nie wiem, może jest komunikacja głosowa. W każdym razie widziałem na razie komunikację tylko i wyłącznie czatową. Musimy pisać, aby się komunikować. Dobra, tu jest gość. Głupiutki bot. Dobra, teraz do tego gościa biegniemy. Pojechaliśmy go. Tam jest następny i on mnie od razu ustrzelił w plecy. No dobra. Biegniemy, to jest też chyba bot, bo on ma takie dziwne niki. O, tutaj jest typek. Friendly Fire chyba jest. Nie można zabić swojego tak specjalnie. Cover me, to jest chyba normalny gościu. Nie można zabić swojego normalnie, tylko przez na przykład użycie jakichś materiałów wybuchowych. O, gościu mnie pociągnął z noża. Gościu mnie chyba tutaj z noża pojechał. Dobra. Kolejni? Gdzie są? Gdzie się znajdują? Tutaj jest typek. Wow, ale mi przywalił z shotguna. Okej, w każdym razie, moi drodzy, nie wiem ile ta walka jeszcze będzie trwała. Mam tu podgląd jakiś? No, ona tutaj troszkę pewnie potrwa.
bo tutaj gramy o przejęcia przede wszystkim, moi drodzy. Musimy przejąć miasto. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobał ten materiał. Jeżeli taka gra wam się podoba, to tak jak powiedziałem, możecie śledzić gdzieś tam, ile kosztuje. Mam do tej gry, z tego co kojarzę, jeszcze jeden czy dwa kodziki, więc może na live'ach wbijajcie na Twitch TV Bonkol, tam jak będę streamował i będę grał w tę grę, to postaram się zrobić jakieś szybkie losowanko tego kluczyka. Tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia. Pamiętajcie, aby zalajkować, zasubskrybować mój kanał. Na dole macie, chciałem powiedzieć, kod. Też kod Bonkol, bo jak wejdziecie na sklep g2.com, aby kupić na przykład taką grę, to możecie wtedy z tym kodem Bonkol taniej kupować. Tymczasem ja zmykam nagrywać kolejne materiały, a wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa, cześć.